Dziś w odwyku wyjątkowo będzie mówić kto inny? Będzie mówić Aliona z Ukrainy. Posłuchajcie, bo fajne. Bo ona mówi, że wiesz, przyszło dużo kozaków z Donu, Rosja, dużo, dużo, strasznie, nie tylko wyjść wo dwór, za drzwi nie można, dzieci w domu, w szkołach, oni szkołę zajmowali, administrację, grabią, no, jak to, no, rozbiją te sklepy, to wszystko zabiorą, tak, no strasznie. I ona mówi, a mama mówi, że i co, wy chcecie do Rosji? Ona mówi, że kto? Ale kto powie? Kto? Wszystkie boją się, bo jutro ciebie nie będę. Nie ma. Ale chcą, czy im wszystko jedno? Nie, nie chcą. Nie chcą? Nie chcą. Czemu nie? Bo nie chcą, bo wiesz, ale... Już byli. Nie, myśmy też byli, nie? Ale nie chcą. Też myśmy nie chcieli. Też nie chcą. Nie, nie chcą. Slozy u mnie były na oczach i kiedy ja naprawdę teraz rozumiem, co to znaczy brat na brata. Co to znaczy ojciec, mama przeciw córki? To taka prawda. Ukraina i Rosja o tak związane. U mnie, moi kolegi, na moim przy dzieci, rodzice na wsi, oni tam w Rosji. Jak teraz kłócą się między sobą, bo tam nieprawdę mówią o tych. Mama płacze, bo córka nie rozumie, krzycze, jedź do Rosji. Dlaczego to? Straszne rzeczy. Po prostu straszne rzeczy. Jedna mama płakała, bo mówię, że bracia, jeden w Ukrainie i wojskowy, i tej w Rosji wojskowy, i teraz wrogi, ataki byli więcej jak braci byli, a teraz wrogi między sobą. O takie się dzieje teraz. U nas, ja w ogóle jak przyjechała tutaj do Polski, to była też jeszcze zaskoczona tym, tu tak prosto mówią o tam, no, o Unii na przykład tam. Jeżdżą do Niemców. Dla nas to jest to nie, to jakaś fantastyka. W Ukrainie o tym nie mówią, bo gdzieś pojechać to albo kojarzę tylko na pracę, nie mogę tak, bo to tak kosztuje, u nas zawsze wizy, to nie, a tutaj jakoś tak przyjechała mama, wiesz, mówisz dzwonię, tak mówię, że pogoda tam w Anglii, tak, a tutaj tak, co to, tam nas było. I teraz jak ja przyjechała pierwsze, to było wszystkim tak ciekawo, no to powiedz, a jeszcze, bo ja wierzący tutaj w kościele, jak tam, ja mówię, że ja nie wiem, co mam powiedzieć. Naprawdę, ja była zaskoczona, jak zobaczyła tak mało. Tak mało. Ale potem jakby ja zrozumiała, może to naprawdę, bo mnie tak opowiadali, co to bardzo może związane z katolicyzmem. Bo katolicyzm i prawosławie to też różnica straszna. Jakby wziąć katolicyzm i prawosławie, to można powiedzieć, że katolicyzm bardzo bliżej do Boga. Jak nasze prawosławie, tam w ogóle nic nie ma wspólnego z Bogiem, tam tylko biznes. A w Rosji też jest tak samo jak na Ukrainie, że dużo wierzących? Czy nie jest wiem. Różnica? Jest, słyszałem, że nie jest jakby więcej proporcjonalnie. Może też niemało powiem. No. Nie wiem. No, na Ukrainie dużo. No. Bardzo dużo. Teraz mogę powiedzieć bardzo dużo. Nigdy nie wiedziałam, co tutaj tak mało. Nigdy nie wiedziałam, co w Warszawie. Jeden kościół. Dwa. Polski i ruskojęzyczny. No to... Nie wiem. W jakiej wierze? I to tak naprawdę, to jest takie żelazne prawilo. Prawda. No, coś zasada prawna, tak. W jakiej wierze urodził się? Taki umrzesz. To tak jest w Polsce. Tak samo. No to właśnie na urodzie się prawosławnym, no to już nic nie potrzebne więcej. No to jak to możliwe, że na tak, Ukrainie jest... Tak, to spadek. Spadkowo to co? To skąd się biorą wierzący? Nie wiem. Nie wiem. No ja powiem, powiedziałam tak, za siebie, ale nie wszystko. Ze słów? Ale nie. Zawsze ja tak myślała, że no ja jestem wierzącym, zawsze wierzyła w Boga. Ja znała, co On jest i co to... Ale nie była tak blisko. Ja była o tak, ja i Bóg, a teraz ja o tak, w nim i to ostatnie 2-3 lata. A jestem wierzącym 18 lat. Ja przyszła do Boga w 22 lata,
I przyszła przez sen i w mojej rodzinie nikt nie był wierzący. Moje rodzice były komunisty. Nie byli taki jary, ale modno, tak było modno. I po prostu o Bogu nikt nie mówił. Tak. Ale kiedy ja przyszła do Boga, to po tym snu jeszcze dwa człowieka przyszło. Moja ciocia. I to był, ja ten moment tak chcę powiedzieć, bo to naprawdę to takie cudo, cudo i cudo. Właśnie przyszedł do mnie sen, no ale ja ten sen widzę, ja teraz jak raz, i to było 18 lat, ale jak w tą noc, bo po tym snu ja nie mogła jego opowiadać, ja tak płakała, strasznie płakała, tak coś było mnie ciężko, straszno. I właśnie takie światło, wielkie, wielkie światło i Jezus po prostu przede mną był. Nie było u mnie strachu, nie, no, ja tak pamiętam, nie mogę opisać, ja widzę to twarz, no, ja nie mogę wam powiedzieć jaka, bo taki uśmiechnięty, ale bardzo pamiętam ten kolor tego, takie jakby płacie, no nie płacie, blachon taki, i takie niebo może być takie jasno, niebieskie, no, no właśnie, bardzo taki piękny kolor, a on tak ręki do mnie, a ja położyła swoje ręki jemu, a on tak mnie mówił, jak ja długo czekał. A ja mówię, że Boże, ale Ty wiesz, ja powiem jakby takie oprawdanie przed Nim, a on nie mówił, że jak ja długo czekał. I skończył się sen. Tam, gdzie ja mieszkałam na wsi, nie było protestantów. Była tylko prawosławna cerkow. Drugie wsi jakby obok, było, tam była cerkow i wsi, gdzie może 400 rodzin, no takich te osób, no nie, 400 rodzin, do 100 wierzących tam. I właśnie było takie prześladowanie tych dzieci, ja tylko o tym wiedziałam, bo u nas tak mówili, sztundy, no takie jakby, no śmiali się z tych ludzi, no to były, to tak byli, u nas byli prawosławni i byli sztundy, bo katolików u nas bardzo mało, kociorze, praktycznie nie było. Kociorze. I tych dzieci, ja pamiętam w szkole, ja pamiętam, to było strasznie, u nas tam było takie, jak na przykład tam jakieś tam święto, to takie linijki u nas nazywali się, gdzie wszystkie zbierali. No i tych dzieci stawili w centrum i śmiali się z nich, bo zobaczcie, co, oni nic nie mają w życiu, oni a oni nic nie mówili, tylko tak spokojnie stali. I ta teraz tak przypomnę, i naprawdę tyle teraz pastorów z tych dzieci, tyle rodzin, takich rodzin, których tylko przykład brać. Oni to wszystko wytrzymali i te... I właśnie ja o tym wiedziała, co jest sztundy i no jest prawosławny. I właśnie kiedy mnie przyśnił ten sen, ja tak przypomniałam, ja mnie tak strasznie zachciało się w ten kościół. Kto tam, co tam, nic nie znam, nigdy nie była. No tak pociągnęło mnie do tych ludzi, naprawdę. Ja pojechała w ogóle, bo u nas tak, ja mieszkam na wsi, a potem takie malutkie, takie miasteczko. I tam był kościół, ale nie wiem, no na wsi nie poszła, pojechała tam. Ja tam znała, co oni jest wierzący, ale nie byli takie przyjaciółmi, przyjacielami nie byli. Bo no nic wspólnego ze mną, bo ja lubiła w ogóle zupełnie inne życie, a u mnie do nich, bo ja myślała, że nie ma ni radości, co oni tam w życiu widzą. No tak myślała. Ja pamiętam, przyjechała do tej Tatiany, Tatiana ona tam była, ona była z mężem i ja tak mówię, że tak chcę z tobą porozmawiać, ale żeby nikogo nie było, no wstydno było. I właśnie pół godziny nie mogła opowiadać ten sen, co wam mówią. Od płakała, nie mogła słowa mówić. I ona płakała przede mną i mówi, że wiesz, ale ja mówię, że co mnie robić? Nie wiem co, mnie tak ciężko, jak było w tym snie. A ona mówi, słuchaj, no ja nie mogę ci powiedzieć co, ale jakby ja na tyle, ile wiem, to musisz, u nas tak mówię, pokajać, przyjść do Boga. Ale jak? Nigdy nie widziałam. No i nie zastanawiałam, jak to. Tylko myślałam, muszę przyjść do Boga, żeby mnie było lepiej. No ja przyszła do tego nabożeństwa. Nic nie słyszała, bo moje serce mnie nie dawało to słyszeć. Był taki stuk. No właśnie, myślałam, że ja trzymała, bo myślałam, że ono przeszkadza wszystkim. Taki był stuk, ja myślałam, że ono wyleci ze mną. U nas tak idą kazanie i to nie jeden człowiek mówi. Trzy albo cztery. Psalmy, to jest śpiew pieśni, mogą być wiersze, mogą być psalmy osobnie, to jest takie prosławienie, u nas tak jest. Ale jakby zawsze, można tak powiedzieć, zawsze jest taki pryzyw, no, który mówią, może dzisiaj
ktoś zgłosił się przyjść i stać no, przed Bogiem, poprosić przebaczenia, co takie mówią. W tej niedzielę, kiedy ja chciałam, nikt nie mówił o tym. Nikt. Ja tak, już koń, a ja nie mogę, ja tak siedzę, bo ta Ludmila siedziała, a ja tak za rękę jej trzymam, a ona mówi, że słuchaj, weźmy za stulik, bo ja już nie mogę, a ja już nie odczułam, co ja jej odciśnię. I właśnie, i ja już słyszę, pastor wstał i mówi, że na dzisiaj koniec, następne. Ja już na cały zal krzyczała, ja chcę pokajatys, ja chcę pokajatys, ja chcę pokajatys przed Bogiem. U mnie było strasznie, co ja jeszcze tydzień, jeśli jak ja nie będę spała, to ja już nie wytrzymam. No właśnie, sen on sprawdził się, ale nie do końca. Kiedy ja przyszła do Boga, ja braciów na swoje wszy zapraszałam w szkole, robiła u nas takie romantyczne wieczory. Oj, nie mówię, że to u nas tak fajnie. Moja dyrektorka zgłosiła się, my robili na 100 ileś par. Kobiet, mąż i żona. Dla starszych. I byli to takie posadowe osoby. No, bo właśnie ja też nie, no, nauczycielka, i tak w szkole wszystko było w porządku. Dyrektorka, ta, i u nas z Winnicy przyjeżdżali bracia i przyjeżdżali orkiestr. Taki, no, grupa, która gra pieśni. My robili, piekli sami też te ciastka, robili herbatę. To do nocy, nikt nie chciał. A rozmawiali tak, byli tam, gotowali te odkrytki, takie podpisywali, muzyka taka fajna. I tak byli u nas klasy, zabierali mężczyzn w jedną klasę, kobiety w inną. Tam z nimi rozmawiali, jak potrzebne, co to jest rodzina. No fajnie, okremo. Oni podpisywali swoim żonom te odkrytki, potem schodzili. Żony płakali, bo to w życiu były takie pary, które nigdy takiego nie było, nie robili. I tak i było z dziećmi, bo ja była w szkole nauczycielka i takiej szkoły, i takiej. I dzieci było dużo, bo wszyscy mnie znali i przychodzili do tej szkoły. I też były czasy u nas. I teraz to jest, no po prostu ja już nie tam. A ja nie znała, co ja baptystka. Ja nie znała przez długi czas. Ja szła do Boga, nie do baptysty, nie do zielonoflankowców, nie. Ja szła do Boga, prosto do Boga. I kiedy mnie ktoś zapytał, a w jakim ty kościele? Jak to? Ja jestem wierzącym. No dobrze, ale jest tak i tak. Nie wiem. Ja przyszła do pastora i mówię, kto ja jestem? A może baptystka, co to za nazwa? Ja mówię, nie było jakoś tak. Mówię, to prawda? Co to jest? Oni mnie już wytłumaczyli, co to z wodą związano. Oj, to może, to jest strasznie dla mnie było jakieś takie, no, nieprzyjemne słowo, nie wiem dlaczego, no, bo u nas to kojarzy z takim, wie, może i tutaj kojarzy z tym, co to u nas mówili, że no to więcej odnosi się do mężczyzn. Ty jest babnik, to jest u ciebie nie jedna kobieta, a dużo. Kobieciarz. Tak, tak, to u nas, tak, no to i baptyści, to coś było blisko, to już ужас. Co to takie? Ale dobrze, co to nie od razu, bo już ja widziałam, co to. Oni potem mnie wytłumaczyli, co to jest. A teraz cudo z mojej cioci. Bo to moja ciocia, która była konkretno komunistka. Ona była taka... Ona pracowała naczelnikiem na kolejnej, tam gdzie pociągi. I miałam sprawę tylko z mężczyznami. Ona była jedna kobieta i jeszcze naczelnikiem. U niej był zawsze porządek. Ona była taka sprawiedliwa, zawsze taka, musi tak być. Ona przyjechała do... A my, mojej mamy rodna siostra. A my z niej, no jakoś, no tak, no, blisko z niej byli, tak jak koleżanki. Kiedy ona przyjechała i ja jej opowiadam, co... Dzieć Masza, mówię, że no, taka teraz szczęśliwa. I opowiada, ona tak siedzi, tak płacze na mnie, mówi, że słuchaj, to sekta. Nie, nie i nie. Zastanów, gdzie ty jesteś. No właśnie tam była taka mnie notacja. Ja mówię, że bardzo mnie szkoda, ale nie chcę słuchać. Ja też, ona po prawdę przez paru lat ona złożyła sama ten bilet, bo popatrzyła, jaka tam nieprawda, jaka tam ona nie szła. Bo to coś znaczy komunista. Ona naprawdę była taka, prawda, żeby była i sprawiedliwość. A kiedy to jeszcze do tego, jak ja uwierzyła, ona zdała ten bilet. I właśnie, ale główne to, co już tu jakby, no jakby było posiejeno. No, to jest, ja już jej opowiadała, a Bóg już sam działa. Ona mówi, a potem mnie ona opowiadała, przyjechała do domu, no co to mnie nie idę z głowy ty, no jak to tak można, no gdzie ty tam trafiła? I idę z roboty, ona z pracy swojej szła do domu
I jakiś chłopak do niej podeszedł i tam u nas takie były takie broszurki, list dla ciebie, no to też to jest podobne jest takie, tak, list dla ciebie, ale u nas to było tak zrobione w formie tych kopernów, tak jakby to, takie fajne było. A teraz słuchajcie jej myśli, ona mówi, woźmy, bo nigdy to nie, nawet nie dozwalała, żeby do niej podeszli, nie, nie, tam nie potrzebne, nie, nie potrzebne. A to ona sama zgłosiła, myślę, woźmy i pójdzie, bo tam na pewno jest adres. I pójdzie, zobaczy, gdzie ty trafiła. Nie było śmiesznie, bo ona też nie myślała i nie znała, co tyle jest. Ona tylko myślała, jest sekty, no jest prawosławny, może tam coś gdzieś pro katolicyzm, bo u nas to mało, bardzo mało katolików. I właśnie ona wzięła ten list dla siebie. Naprawdę tam był adres i ona poszła. Za drugim razem ona przyszła do Boga. Poszła, usłyszała i naprawdę Bóg przyszła. A potem, kiedy ja dowiedziałam, że ona przyjechała do mnie, Alionka, wiesz, to wiem, że wiem, i bardzo wdzięczna Bogu. A teraz, i to ja już 18, a ona 16, i teraz to śmieję się czasami tam. Ja masz, a nie, nie chcę przypominać. A pamiętacie ten czas? Nie, nie chcę. Ona jest szczęśliwa i ja jestem szczęśliwa. No nie, nie, nigdy, nie w moim kościele, nie u nich. Niemożliwe modlić się, jak jestem no, tej, zamężna. Bez płatka, bez pokrycia głowy. Nie, nigdy tego nie zobaczysz. W spodniach, w nabożeństwo nigdy tego nie zobaczysz. Nigdy. Nie w tym, nie w tym. Ale w tym u nas to się tak, przyszedł na nabożeństwo, pokrył głowę, tam wszystko, ale możesz wyjść i zdjąć to. A w tym, gdzie moja ciocia, nigdy nie zdejmuje. A to takie ważne dla niej? Ważne. I to, ale to tak, ty idziesz i ty widzisz. Bo oni tak mówią, że napisano w Biblii, wy nie od mira, tak? Nie ze świata. No jakby nie, troszeczkę nie tak. Jakby, żeby nie było drużby ze światem. I żeby był, i mówię, że a jak zobaczysz, że ty jesteś chrześcijanin? Jak? To jest taka ofiara dla Boga. No, bo tym ty pokazujesz. To ty tak nie możesz. Niestety i tak. Coś, ja nie mówię, że tam taki już święty wszyscy. Też w każdym jest swoje grzechy, ale jak ty idziesz, to ty patrzysz i już wszyscy widzą, ty jesteś chrześcijanka. Teraz strasznie rozumiem ludzi, którzy idą w życie i nie mają Boga. To taka ból, to nie ma kontrolu i ty nic tutaj rozumiesz, ale nic nie możesz zrobić. Ja modliła się na automacie, to jest, ja modliła się tylko za tego, co ja wierzoniec, ja lubię Boga, ja znam co jego dziecko, no ja nic nie odczuwałam, nic, po prostu. I doszło do tego, co ja już wpadła na kolenie, ja krzyczała do Boga, Boga, albo rob coś, albo zabiorę mnie, już nie mogę. I Bóg zaczął robić. Ja jechałam do Polski, w ogóle ja mówię, że nigdy nic nie widziałam, ale to nie będę opowiadać, jak to było przez Boga zawsze, cały czas. I ten człowiek, co mnie wiózł, to też było przed Bogiem. I kiedy ja była tam w Poniatowie, w tych ludzi, ja dużo płakała. Ja w tym momencie strasznie dużo, ale i ci ludzie wytrzymali i bardzo do mnie, bardzo dobrze było zachowanie, no tak. No dobra, i właśnie był jeden ranek, kiedy ja obudziła się, tak leżę i tak myślę, że Boże, co ze mną stało? Nic nie ma, ja tutaj jedno tak. A Bóg do mnie mówi, że zobacz, ty jedna, nie ma nikogo, ni dzieci, ni rodziny, ni nikogo. Ty w obcym kraju, nie znasz ni języka, nic, ty i ja. Oto ja tak długo czekał. Bo ja nie mogła zrozumieć. I ja nie pytała z tego zrozumieć, ale nie mogła. Dlaczego? Mnie było 22 lata. Ja nie urodziła się w rodzinie wierzącej, żeby nie przyjść do Boga. Nie. 22 lata nie była taka aż stara, żeby tak późno przyjść do Boga. Też nie. Nie była, żeby przyszła, odeszła i w nowo wróciła. Też nie. Dlaczego tak mówił? Ja tak długo czekał. Ja to pomyślałam, ale nie szukałam na to odpowiedź. A wtedy, w ten moment, Bóg do mnie powiem tak jasne, czysto. Wiesz, ja tak długo czekam od tego zaufania. Co ty uwierzysz, co ja pojechała w nikuda. Ja po prostu wiem, co to Bóg. Ja by chciałam na cały świat krzyczeć, to realno. Realny Bóg. I ja i teraz powiem tak, to co w moim życiu było, to musiało być. Bo tylko przez to Bóg
wrócić mógł, bo no jakby nie wiem, żeby ja tak była bliska z nim. Dla mnie to ciężko, jak dla człowieka, strasznie ciężko. Ja płaczę, ale mnie jest gdzie iść, nie jest przed kim płakać. Ja odczułam, jak on nie rozumie. Ja mam tu radość, prawidłową radość. Przez slzy, no ja ją mam. Ja mam nadzieję. 100%. Ja znam, co jest dziecko Boga, ja znam, gdzie ja będę. Ja to znam. I nie mogę to powiedzieć jak, to mało skazano znam. Więcej jak znam. I bardzo szczęśliwa. Naprawdę. Ale co ja nie znam, co będę ze mną dalej, to naprawdę nie znam. Ale Bóg zna. Dlaczego ja tutaj, co On planuje. I jeszcze, co ja nauczyła się w życiu, to żyć dzisiaj. Naprawdę. Co będzie jutro, ja w ogóle nie wiem. Nic nie mogę planować. Ja miałam wszystko. Miałam fajną pracę. Ja odpracowała 21 lat ze studiami. Ja miałam rodzinę, miałam dom, wszystko. Ale wszystko zmieniło się. Bo tak. No i teraz ufam Bogu. To była Aliona. To pisało! Tak?